Dobrek, witam was dzisiaj w pewnym odcinku z gry Oxygen Not Included. I tak, dlaczego się zapewne zapytacie, dlaczego nie ma Wartales przez dłuższy czas, to tego, że jakoś nie mogę kompletnie zagrać w tę grę. Za każdym razem jak byłem włączyć, to się zwiesza. Jedynym wyjątkiem to było, kiedy stream był w niedzielę. Wtedy mi się jakoś nie zwiesił, chociaż też był problem z uruchomieniem. I mnie to zastanawia troszeczkę. Także zobaczę. Pewnie się to uda jakoś naprawić, ale na razie no niestety Wartales nie będzie przez jakiś czas. Tak, tutaj mamy coś takiego, będziemy stąd pobierać wodór i będziemy z tego prąd generować. Miałem problem z wodą poważnym. O, bo widzicie, tutaj znowu zresztą to samo. Czy ktoś to może właśnie naprawić, bo... O, dobra, Bart już to naprawia z tego co widzę. Więc niech to naprawi. Niestety tracimy na tym glin, na ciągłym naprawieniu tego, ale na razie nic nie możemy z tym zrobić, bo jak to się zapełni, to najprawdopodobniej trzeba będzie to rozwalić i tutaj ta cała woda się wyleje i to się tutaj tak wszystko nagrzeje, że wolałbym tego uniknąć, wolałbym, żeby nie wylewać tej wody stąd. A musimy tutaj jeszcze 9 razy zrobić stal. Także no, jest z tym problem. Jak to chyba nawet na szóstkę, żeby się tym zajęli szybko. No, dam to na razie na szybkę, na szóstkę i widzicie, jak od razu się tym zajęli. No, to jest problem z tym naprawdę ogromny. Naprawdę ogromny jest ten problem. Tak samo tutaj kończy się woda, powoli, ale jednak. I to mnie też trochę martwi, bo zamierzam tędy puścić troszeczkę tej gorącej wody, ale najpierw przede wszystkim tutaj potrzebujemy więcej wody w tym. Bo tutaj musimy trochę wody dać. Ja tutaj przyniosłem lodu trochę, to jest 6 ton lodu, który ma no minus 30 stopni, więc jak tutaj dolejemy troszeczkę wody, która ma po 70 stopni, to powinno być z tym lepiej. Tak, i tutaj podłączmy to, bo oni już stąd wszystko wynieśli. I poproszę mi to zamknąć. Zostawić na zamknięte w swoim czasie, prawda? Niech się nie denerwują przede wszystkim. O, Bert już tutaj pracuje. No musi to zrobić, bo patrzcie ile teraz tej wody się wyleje. No, 198 stopni, to jest wszystko po 10 kilo. Więc bardzo dużo. I dlaczego paliwo używam? Paliwo mam bardzo wysoki próg odparowania. To jest bodajże... A tak sobie teraz zdałem sprawę, jakbyśmy tam wodę w sumie wlali, to że ona nie powinna być zimniejsza? Tak sobie myślę? Bo czekajcie, nawet zobaczmy to. Paliwo. Zobaczmy jaki paliwo. Paliwo ciecz ma pojemność cieplną 1760, a woda ma ile? Ile ma pojemności cieplnej? 4000, o właśnie, widzicie? W tym problem, czyli to się bardziej nagrzewa, bo to ma dużo mniejszą pojemność cieplną. Więc teoretycznie powinniśmy tutaj na przykład wodę właśnie podłączyć. Albo coś innego, zobaczmy, ciecze. Zobaczmy wszystkie ciecze. Liquids. Jest liquids. A czekajcie, tutaj... Dało się jakoś wyszukać, żeby był ten fajny... O właśnie, tutaj. Liquids. Gdzie my tutaj mamy ciecze? Biomes, elements? A jest liquids. Ciekła siarka, ciekła sól, ciekła stal. No tak, to jest większość, że to są ciekłe jakieś elementy, które mają po kilka tysięcy stopni. Albo minus kilkaset stopni. Ciekłe fosfory. Ciekły wolfram, nafta. A sama nafta czysta? 2. No to też tak nie pasuje zbytnio. A super chłodziwo ile ma? 8. O! Super chłodziwo by było super. Ale super chłodziwo musimy ze złota robić, z paliwa i z fullerenu. A jak się robi fulleren? Fulleren to forma węgla składająca się z cząstek sferycznych. Nie widzę ile tam jest... C80? Jest w... Nie wiem czy jest coś takie... Na pewno jest tam 0 dodatkowo, więc ciekawe. Twardość 250, prawie niezniszczalny. Ale jak się robi fulleren? Patrzcie jakie on ma ogromne przewodnictwo cieplne. Nie mam pojęcia jak się robi fulleren. Wydaje mi się, że to trzeba rakietą zdobyć. Bo ta kuźnia molekularna to są ogólnie rzeczy, które się z kosmosu przywozi. A może magma? Nie, magma też ma do dupy pojemność cieplną. No a tam też tak kiepsko wygląda. Nie, no to woda jest chyba tutaj najlepsza. Oczywiście jeśli chodzi o zakres rzeczy, które możemy
sobie zapewnić. Tak, woda ma... Zobaczmy, ile ma dokładnie. 479, zanieczyszczona woda ma... A, to chyba wszystko ma takie same, nie? Ewentualnie może solanka, bo solanka może się jakoś różnić. 400 i solanka. 3400. No. No dobra, dobra. Czyli najlepiej było tej wodę wsadzić w sumie, bo to niezależnie od pojemności obniża temperaturę o 14 stopni. Natomiast grzeje się tak samo, niezależnie od pojemności cieplnej, niezależnie od pojemności cieplnej cieczy, którą tam wkładamy, więc nic co dobrego nie jest, ale no mówi się trudno. Jak to jest? Minus 27 stopni. No to może być. Dobra, zajmuję się tym. To ja tego imię... Niech tego jeszcze nie stawiałem tutaj. Pogłębszono się. Tak samo tego nie chcę mu dać z jakiegoś powodu. Nie wiem, jak... Nie... No i teraz już chcą niby. To mnie ciekawi. Czego oni tego nie chcą dać? O, mamy wydruki nowe. No, oczywiście, że to anulowałem w momencie, kiedy ktoś się za to zabrał. Dobra, proszę się tym zająć. Bardzo, bardzo elegancko. MIP w ogóle, czemu MIP buduje? Czekajcie. MIP. Nie, on nie ma budu... bo supplying pewnie. Trzeba będzie dostarczać te materiały. Oj, patrzcie, teraz na dziesiątkę. Dobra, bercie tym zajął. No czyli tak, tutaj sobie postawimy, tak jak mówiłem, to. I... co zrobiłem? Jak tu z wodą wygląda? Dobra, to jest źle z wodą jeszcze. Cały czas się przegrzewa ta maszynka, ale już jest coraz lepiej. Tutaj widzę, też się zaczyna zapełniać powoli, więc też całkiem fajnie. Dawać mi te wydruki, co tutaj macie? Zatrudniłem też nowego kolonistę swoją drogą. Zaraz już wam pokażę. Potrzebowałem operatora, także zatrudniłem... Gdzie on to jest? Ren, jest. Zatrudniłem Ren. Ona jest oczywiście niedoświadczona, ale zobaczmy ile tam ma. Athletics ma jeden dopiero, więc będzie bardzo wolno biegać. Tak samo tutaj dostawiłem jeszcze więcej rzeczy, jeszcze więcej atmosfitów. Wiem, ja mam jakąś chorobę normalnie z tymi atmosfitami. Ja wiem, że ich tutaj nie powinno być aż tak dużo, ale no nie ma wyjścia po prostu. Tak samo to można na przykład wywalić, bo to jest okropne i tutaj wstawić dodatkowe stoły, żeby ten Great Hall działał, bo najprawdopodobniej go gdzieś przestawimy. Bo w tym momencie, no widzicie, tutaj tyle te atmosfery zajmują miejsca, że to jest jakaś masakra, co się tutaj dzieje. A właśnie, to jeszcze nie dostarczamy tlenu. To też warto pamiętać. Mamy jeszcze te jakieś zlecenie na atmosfera? Mamy, no jeszcze jednego atmosfera mamy zlecenie. Tak, zaraz to wszystko tutaj doniosą i w tym momencie mamy 11 kolonistów i to jest bardzo często. Nawet te wszystkie rzeczy, one są bardzo, bardzo często wskazane. O, patrzcie, jak Otto się tutaj bawi. Widzicie, to jest świetne. Atmosuit obok. On sobie tutaj elegancka patrzy na plażę, prawda? On jest tutaj gigaczadem. On się nie przejmuje tym, że sytuacja z wodą jest okropna, prawda? On jest optymistą i to się szanuje, chociaż ja akurat bardziej szanuję realizm. Dobra, ale... Czekajcie, bo on się chyba nie wyspał kompletnie, nie? To on się nie wyspał. No dobra, ale teraz patrzcie, to jest Otto. I Otto za to powinien dostać teraz mnóstwo morale. A nie, czekajcie, on musi to skończyć, czy wtedy dostanie morale dopiero. Bo to patrzcie, ile to daje. To daje 8 morale, jeśli jest światło jasne. Więc tutaj jest dobrze oświetlone. Więc bardzo dobrze. I... Tak, zresztą nawet zobaczmy, czy to mu się zaliczyło jako bardzo dobrze? Czy dostanie za to ile morale? 8. 8 powinien dostać. Oto. Jeszcze dostał. O, jest, już jest. Ile kul do tego dostał? A nie, czyli to byśmy musieli w jakimś innym miejscu najwyraźniej wstawić. Bo. No dobra, 5 morale to też jest bardzo dużo ostatecznie. Dobra, stawiałem tutaj, widzę tlen, więc tlen płynie strumieniami. I to bardzo dobrze. No, problem też może być, że tutaj może się zacząć kończyć mimo wszystko ten tlen. I ja bym to przestawił na dół może. Myślę, że to jest całkiem najgłupszy pomysł. Ale... A dobra, to już się widzę zapełnia. Powoli, ale jednak się zapełnia. No to ja bym jeszcze troszeczkę puścił wody.
Tak, żeby się tam troszeczkę jej polało, prawda? Bo widzicie, tutaj się może i trochę już jej kotłuje, ale wciąż nie jest najlepiej. Widzicie, tutaj idzie 70 stopni woda. I teraz robimy tutaj tak. Ciach. I teraz się tutaj będzie lała ta woda. Tylko ja to odetnę. Dobra. Żeby nie popełnić ponownie tego samego błędu. Dobra. Teraz robimy tutaj znowu ciach. Tutaj ciach. I czekamy, aż cała ta woda, która jest tutaj, się zleje. A przynajmniej większa. Nie, dobra, cała, bo ta woda ma no po 60 stopni, więc lepiej uważać na to. Ładują się powoli, jeśli chodzi o tlen, ale czy dałoby się na przykład tutaj podciągnąć jakiś kolejny? O, widzicie, bo tutaj mam na przykład overpressure, więc można by tutaj pociągnąć, bo widzicie, jest problem powoli z uzupełnianiem tej tlenu w tym. Tak samo tutaj na przykład jest bardzo dużo dwutlenku węgla i zastanawiam się dlaczego. I dochodzę do wniosku, że nie mam pojęcia dlaczego. Bo tego tutaj jest naprawdę bardzo dużo, więc ja tutaj sobie postawiłem kuchnię w tym miejscu oto. I tutaj może będzie zlatywać. Bo lodówki, które będą tutaj, powinny być dwutlenku węgla, bo tlenek węgla zabije bakterie, także będzie się wolniej też psuć to wszystko. No i tak, no i tak. Jeśli chodzi o wodę, zlewa się. Bo ja chcę ogrzać tę wodę, żeby tutaj ten lód się stopił. Bo on ma minus 26 stopni, więc jeszcze trochę czasu zajmie, zanim jednak się to ochłodzi. Tym bardziej, że to jest. No, to jest taki zimniutki biom w pobliżu. A kiedy wy to zbudujecie? Bo w sumie no, tylko to im brakuje tam, żeby to zbudować. Jakoś nikt się tym nie chce zająć, więc niech to zbudują w takim razie. A jeśli chodzi o tutaj, co się dzieje. Dobra, już prawie to mamy. Ale no, nie jest najlepiej, bym powiedział. Chyba trzeba będzie to jednak opróżnić, wiecie. O, prąd się kończy? Nie. A, bo wodór się aktywuje. Patrzcie, jak leci. Wodór leci, leci. Elegancka wodór. To bardzo dobrze. To się też włączyło, ale to działa tak naprawdę tylko kiedy ta rafineria działa. Pompa cieczowa się zepsuła, okej. Do tego się trzeba będzie też podłączyć, ale w swoim czasie, prawda? Zastanawiam się, czy tutaj nie zrobić drugich atmosfitów. Bo tak samo też tutaj na przykład skopałem połowę tych Bristle Blossom. Bo te Bristle Blossom po prostu potrzebują zbyt dużo wody i tutaj bardzo dużo ubywało, dlatego też tutaj między innymi przyniosłem ten lód. Swoją patrzę, jak to się dziwnie buguje, jak to jest Airflow Tile. No, dziwnie to wygląda, ale to nie robi już nic. Wiesz, te paku się tutaj jak widzicie zbyt. O nie, paku są głodne. I w tym momencie, jak to powiedziałem, zamieniły się kurde w filety. O nie, ale głupie. Czekajcie, mam tu jeszcze jakieś? No tak widzę, że chyba wszystkie nam poginęły. Wszystkie paku nam poginęły? Czekajcie, jest tu jakaś nakładka na zwierzęta? Bo... Czekajcie, gdzie one są? Millwood Seedsy. Proszę mi tutaj trochę ich przenieść. Czy wszystkie paku poginęły? Przecież tutaj jakieś jeje były chyba, nie? A nie, jest. I on głoduje, nie? Tak, on jest głodny. Czy on tutaj zginął w tym momencie? Nie, to przenieście tutaj szybko. Bardzo was proszę. No teraz to macie przenieść, kurde! No. I to już jest ich kilka. 14, więc czemu one się nie ruszają? Halo? Ja myślę, że tutaj po prostu ta podłoga, ona je buguje, więc... Niech ta podłoga tutaj szybko powstaje, bo ja nie chcę, żeby one poginęły wszystkie. No, to bardzo było niefajnie, jakby one wszystkie poginęły. No dobra, tak samo tutaj. A, to jest ta woda, która ma 24 stopnie. Rozepnę się. Dobra. I kible. Kible trzeba na nowo włączyć. W takim razie, siup. Tutaj mam troszkę zapas wody z tego zbiornika. Także to powinno wystarczyć. Oczywiście ten zbiornik jest napełniany poprzez brudną wodę, która się tutaj leje. Ale tutaj też jest taka fa... O, właśnie to. Kulsarz Geyser. I to jest świetne, bo to jest solanka, która ma minus 10 stopni, więc... No to by nas mogło uratować, ale najpierw musielibyśmy tutaj przede wszystkim pociągnąć rurę. Widzicie, jak to jest daleko? No to jest jakaś masakra, naprawdę. Nie podoba mi się to. Bardzo tego nie lubię. Tak samo, ile to jest? O właśnie, to trzeba wywalić, bo to już nie działa. O, to tutaj widzę. Jest bardzo głośny. A dobra, Ren jest tutaj przydzielona. Czy przydzielony?
Boren jest światłoczuła, więc ona musi spać przy światełku. Akurat to jest dużo. Dużo jest tych przyjemniaczków, ale w sumie to nie wiem, co z nimi mam zrobić. Chyba je zabiję, wiecie? Chyba je zimno. Chyba je zamorduję z zimną krwią, bo nie mam za bardzo nic tej do roboty. Czemu ja nie wyniosłem żadnych paków filetów? Czy wy zjedliście wszystkie paków filety? No to wygląda, że oni kurde pożarli wszystkie paków filety. Czy tutaj są może? Nie, wszystkie zjedli, no to wygląda. Czemu wy zjedliście paków filety? Czekajcie, mięso. Aha, bo w paku filet sam w sobie jest kurde jedzeniem morale plus 4, nawet nie ugotowany. Ha! Naprawdę? A to w takim razie taki ile ma? Cooked seafood. A nie, to jest plus 2. To ja nie wiem, jak to działa w takim razie. Ale sam nawet nie obrobiony, kurde. Ale to jest ciekawe. Naprawdę ciekawa rzecz. Ono się zbugowało, na to wygląda. Jakbyśmy tutaj zrobili tak, czy one wtedy będą mogły wypłynąć? A, bo to mnie trochę ciekawi. A, zastanawiam się też, czy... Nie, ono się tutaj zablokowało. Dobra, to zabudujmy to w takim razie ponownie. Oj, one umierają jeden za drugim też z tego, co widzę. Ha! A nie, one jedzą te milwoody, dobra. No to ja jeszcze przez chwilę przeżyję. Ale patrzcie, one tej kurde utknęły w tym. Co za... Ale to jest głupie. Strasznie głupia rzecz, nie wiem, o co chodzi. Dobra. Jeszcze dwa razy. Ale patrzę, to już się wypełniło praktycznie w całości, bo to 5000. Ale chyba na dwa razy jeszcze da. Da radę chyba jeszcze na dwa razy i wtedy już będziemy mogli się tym zająć. Ale patrzcie, kurde, nie chcę się tym zająć. Dobra, to jeszcze dwa razy i wstawiamy tutaj wtedy tę specjalną maszynkę. O, ten klimatyzator cieczowy i zrobimy to ze stali. Bo stal, jak widzicie, ma temperaturę przegrzania plus 200 stopni, więc to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. I wiecie co, tak sobie teraz zdałem, że... A to w sumie niech wypompuje tutaj wszystko. I w sumie to tak. Buildings. Niech wywalą tylko tę płytkę. A ja wiem, że to przestanie działać, ale wtedy... A nie, to w sumie nie to, nie to tutaj, tylko bardziej te tutaj. Bo nie wiem, czy ten bug dalej działa. Ale kiedyś można było tutaj takiego gazwenta postawić. I właśnie nie pamiętam, czy to... Czy to działa? Jak to właśnie rozwalimy? To się dało. Ale nie pamiętam, czy to właśnie działa dalej. I zobaczmy. Nie, czyli chyba nie można tego dodać. A kurde, bo już tutaj tyle tego było, chyba że tyły może ustawimy na automatyczne. To wtedy może to zadziała, czy będą mogli to budować. Zobaczmy, nic by tutaj zrobić. I czy ona będzie mogła, ewentualnie tutaj na chwilę postawimy po prostu, nie? Czyli zrobimy coś takiego. No i tutaj będzie troszeczkę tego tlenku węgla się wsypie, bo tutaj widzicie, to jest to po półtora kila, ale chyba będziemy w stanie to przeżyć jakoś, tak mi się wydaje. No właśnie, bo patrzę na to, to się teraz strasznie przegrzewa. Więc uwaga. Czy ktoś teraz to może zrobić? Bo tu już jest przełączony. Tak, tu już jest na automatycznym przełączony. O, patrzcie, mogą tylko... Nie, mogą tylko rurę. Dobra, w takim razie gas vent. Jak to postawię? Czemu? A, dobra. Już się miałem spytać, dlaczego oni tego nie robią, ale przecież idą teraz panko. I możemy, patrzcie, idealnie po prostu, idealnie. Ja to rozwalę, wiecie? Ja zrobię taki myk, że ja to po prostu rozwalę. To jest 5 kilo, więc coś idealnie tutaj zdaje. No to jest dużo też lodu, więc dlaczego po prostu ten nutro... Albo nie, wiesz co, to jest bardzo głupi pomysł. To jest bardzo głupi pomysł. Więc teraz odcinamy to. No i tutaj będzie krążyć teraz ta ropa. I powinno być ok, jeśli o to chodzi. Więc tak, narzędzia. I z tego robimy. To jest bardzo drogie. To jest absurdalnie droga rzecz, ale... Musimy sobie jakoś poradzić nawet. Patrzcie, działa! Tylko... Musimy tutaj teraz postawić bardzo szybko. Real fast. To. Dobra. Bo w tym momencie się bardzo dużo wodoru marnuje. Patrzcie, jak tutaj szybko ono bywa. No i pomimo tego, że on teraz działa. Nie, a to jest takie duże tutaj. Więc to też ciekawe. I tak, ta pompa gazowa jest ze stali, więc ona ma ten overheat temperature 275 stopni. To wykopkowuje
500 stopni, więc no, może być z tym problem, aczkolwiek jak widzicie, to się bardzo długo będzie nagrzewać, więc mam nadzieję, że nie będzie aż takiego problemu, jak się to może wydawać. Ja nie wiem, czy to jest, czy w ogóle jest sens to trzymać włączone, bo te ostatecznie będą praktycznie wchodzić, w ogóle nie będą praktycznie. Więc nie wiem, czy jest sens, ale niechaj będzie, niech im tam już będzie. Może to być włączone, bo tam jest, nie, to niewiele naprawdę kosztuje prądu. Patrzcie, za to się już wzięli. A tego to już nie chcą budować, a to od razu zaczęli budować. Tylko to jest construction supply, właśnie. A na przykład jak mam to ustawię na 6, no to teraz już jakoś idą robić. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale patrzcie, to już tylko 200 kilo stali muszą donieść i to już mogą zacząć budować. Także bardzo dobrze. Tylko teraz tak, tutaj musimy jeszcze zrobić coś takiego. I tutaj co będzie problemem, to że to się będzie grzać naprawdę na cholerę. To będzie okropnie przegrzane po prostu. Ale no cóż, musimy sobie jakoś z tym poradzić. I to jest fakt, że musimy sobie z tym poradzić jakoś. Bo nie ma innego wyjścia po prostu. Po prostu nie ma innego wyjścia. To jest jedyna maszynka, która potrafi jakoś skutecznie to chłodzić, bo to, zwróćcie uwagę, to no to nie daje sobie rady. To sobie nie daje rady. To nawet nie wystarczy. Znaczy to ledwo wystarcza, żeby kibelki utrzymać, żeby tej wodę utrzymać. Więc to nie jest to nic dobrego. Bądź, że patrzę, to jest 30 milionów. Bo tutaj jak się okazuje, to im nie zrzuca, tylko to im podaje. Widzicie, ten poziom wody to jest naprawdę okropnie mały. A to jeszcze, to ma jeszcze minus 23 stopni, więc jeszcze trochę zajmie, zanim się roztopi cały ten lód. A patrzysz, padelnika kręcia, teoretycznie, jeśli dobrze rozumiem, to jest maszyna. To jest teoretycznie perpetuum mobile. Patrzcie, zjada 4800 regolitu ziemi albo żelaza i wykupkowuje z tego 50% masy, to jest regolit, 50% ziemia i 50% żelaza, czyli tak jakby zjada 100%, a wykupkowuje 150%. To bardzo ciekawa rzecz. No to wygląda, że faktycznie tak to działa. Czy to zrobi... O, patrzcie. A i on zrobił jaja padelnika skalnego, super. Nie, no nie wierzę w to. I co robiły... co robiły skalne? Kalnego. Jeszcze skalny. Co on jadł? Skała osadowa na węgiel. A, on te wszystkie. Jeszcze połyskliwy, co to? A! O kurde! A to ciekawe, patrzcie. On... Nieprzerobione materiały... Przerabia na surowy materiał, ale niestety nie stali nam nie zrobi, więc taki trochę useless jest. Patrzcie, oto jest taki wesoły, że zaczął rozdawać baloniki. I co? I te baloniki są ładne, rozumiem? Draco, pirogów leśny. Before battle? Nie wiem, ale ewidentnie rozdaje baloniki. I to też dlatego, że... Zwróćcie uwagę. To będzie w bio, nie? Narkoleptyk. W razie wyrządek, głośny śpiech, pełno warto. Tak, ten duplikant rozdaje balony, kiedy jest rozradowany. O, patrzcie, i teraz... Oj, teraz Leira dostał balonika. Ale super. I co, i dostaje za to morale? Nie, myślałem, że dostaje morale. Ale fajnie, niech rozdaje baloniki, mi się to podoba. Oj, Leira teraz widzę, poszedł, wyłożył się. Tutaj, na ławeczce. Jeszcze na leżaczku i sobie elegancko ogląda chmurki. Odcinam to, poczekam, aż wypompują tej całą atmosferę. I dopiero wtedy to znowu podłączę, bo nie chcę, żeby to się za bardzo przegrzało, ten elektrolizer. I to mnie niepokoi trochę, bo jak on się za bardzo przegrzeje, no to będzie problem. Tak samo wiecie, na przykład tutaj jest już po 22 stopnie, więc... Masakra z tym jest, jak to się zaczyna przegrzewać. Ale no, tak jak mówiłem, jeśli tutaj będzie, nie wiem, po 120 stopni na przykład, to po prostu to wypompujemy i spalimy. I wpompujemy tej nowiutki, który ma 60 stopni. I co, nie będzie aż taki problem. To nie będzie aż taki problem, natomiast możemy tutaj ponownie wysłać troszeczkę co nieco gorącej wody i tutaj, wiadomo, siup, ciach. Widzicie, ile to jest tego majstrowania przy tym? Bardzo dużo. Ale no to się musi ogrzać, to musimy ogrzać, żeby te paku jakoś mogły przeżyć. Bo jeśli nie przeżyją, no to będzie problem oczywiście, a to jest bardzo dobre jedzenie topaku, więc bardzo chciałbym je mieć.
Dobra, poczekamy aż to się tutaj, aż z tego wszystko wypompują. A przynajmniej większość. I wtedy to włączymy pod... Źle. O, patrzcie, już się tutaj zaczyna nagrzewać, 28 stopni. Także, no ten lód powinien się zacząć roztopywać troszeczkę szybciej. Bezczynny ktoś jest. Mip i Otto. Nie zgadnę. Ta, nie ma tlenu. Zgadłem idealnie. A czemu to nie działa? A, bo jest za dużo wodoru tutaj i nie chce pracować. No to jest proste wyjście w takim razie. Rozłączamy to. Teraz... Teraz powinno być ok. Tak? Powinno być ok, nie? Będzie się zużywać ten wodór? Patrzcie, mamy za dużo wodoru, czujecie to? Mamy za dużo wodoru! Jak to się dzieje w ogóle? Nie mam pojęcia dlaczego mamy za dużo wodoru. No, ale to dobrze, bo... Znaczy teoretycznie dobrze, ale tak naprawdę niedobrze, bo... tlen nam się przez to nie produkuje, ewentualnie możemy go tutaj jakoś wypompować. Albo można by zrobić... nie, bo to jest za dużo, nie? To, ale patrzcie, tutaj nie jest jakoś przeciążony za bardzo. 1682 to maksymalnie, ale ostatecznie to aż tak często tego nie używają, dobra. Tutaj już wszystko się widzę wypompowało, więc teraz robimy ponownie ciach. Tutaj podpinamy model. Dobra, już możemy tutaj podpiąć. No i dobra, powinno być ok. Czemu to płyniesz tutaj? A, bo to się tutaj tak... A, bo tu już jest woda, nie? Tak, to jest 10 kg wody już. No to wiadomo dlaczego w takim razie. Czemu on tego nie wyjdzie? No cholera. Ale liczę było. Dobra, ja nie wiem o co z tym chodzi. Naprawdę, czemu mi tego nie chcą budować? Patrzcie, to mają niby na jedynkę. Demon teraz to idzie budować. Ale on tego nawet, on tego ostatecznie nie buduje. Bierze węgiel, a czemu on bierze węgiel? Czekajcie, Devon? Na pewno? A dobra, Devon jest tutaj. Kogoś mi drogą pokazał, że na to. To jakby się też podmieniałem. Drabinki już powoli zaczynam je podmieniać. Bo oni tutaj często łażą. Także tutaj są na przykład plastikowe płytki. Tak samo tutaj możemy im powstawać troszeczkę takich płytek plastikowych. Też nie za dużo, wiadomo. Bo co za dużo, to niezdrowo, ale jednak. Patrzcie, wziął się za to, w końcu zaczął to budować, nareszcie. Bo ileż można to budować, naprawdę. Oni, nie wiem, za to się nie biorą ostatecznie. Tak samo za to tutaj. No dobra, tutaj kable akurat pobudowali ostatnio, ale to akurat nic takiego. Patrzcie, ten jest cały czas tutaj pełen, bo... No, to jest osobny problem, więc to jest tyle co auto rozładowanie. Bo to się samo z siebie też rozładowuje oczywiście, ale... Jest to nader wolno. No dobra, teraz czemu nie działaś? Maksymalne ciśnienie gazu, jasne. Nawet tu w środku jest kurde maksymalne ciśnienie gazu? Nie, teraz działa niby. A może w takim... nie. A dobra, bo tutaj się... O, to jest wodór. 700 mikrogram, ale... Dobra, ja już tutaj wpompuję ten wodór, wiecie? Ja już go tutaj wsadzę, także podłączamy tutaj. Czekajcie, czemu to nie działa? A teraz czemu to nie działa? A, dobra, empty pipe. To ja nie odłączyłem prądu, tylko ja rurę odłączyłem. I teraz w takim razie ciach i to już nie działa. Dobra. I teraz tak, teraz już pompuję wodę. Dobra, więc w takim razie tlen ponownie leci. No i to się będzie tutaj... Wypełniać powoli tym wodorem, no po 70 gram jest, po 30 gram. A czekajcie, to jest co? O nie, jeszcze jest tej troszeczkę. A nie, to jest jego tak mało, to jest absurdalnie mała liczba tego tlenku węgla. Więc to nie ma różnicy już nawet. Patrzcie, tutaj też się już zapełnia. Jasny gwint, weźcie to wyłączcie w takim razie tutaj. Naprawdę, my tyle w tym momencie prądu produkujemy, że to jest jakaś absurdalna ilość. Dosłownie, patrzcie. Mamy tutaj wszędzie pełne wodoru. Jest pełno kompletnie. To odłączmy, żeby tutaj troszeczkę więcej tego wodoru weszło. Ale wszędzie jest pełno wodoru normalnie. Dobra, teraz to się włączyło, to jeszcze trochę się tego zużyje, ale... To jest taka masakra z tym wodorem, dosłownie. Tak samo tutaj, nie? I patrzcie, jak się szybko to zapełnia, no. Ogromne. Wiecie co, my musimy ten termak... My musimy ten klimatyzator cieczowy włączyć. Bo tutaj po prostu jest... To jest taka masakra, my za dużo prądu produkujemy i nie mamy jak zużywać wodoru. Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Jak to jest możliwe?
Patrzcie, i znowu się zapełnia. I znowu się kurde zapełnia, aż się to rozładuje. Nie, nie. Wiecie co? Na tym poziomie większość graczy ma po prostu ogromne problemy z prądem, to znaczy... No, nie brakuje prądu po prostu. Aj, to się okazuje, że mamy za dużo prądu. Nie wierzę w to po prostu. Ale to jest powód do cieszenia się. Bynajmniej to jest powód do cieszenia się, że mamy za dużo prądu. Bo lepiej, żeby go było za dużo, niż żeby go było za mało, prawda? A tak samo się zastanawiam, bo tutaj są też padelniki. Nie, to nie są już padelniki kręcenia. Tak, to jest padelnik kręcenia, to jest ten Perpetuum Mobile. Ale tutaj są też takie drugie. O właśnie, szałka dywanowa. I ona zamienia dwutlenek węgla w ropę naftową. I to nie tyle po to, żeby ropę naftową produkować, byśmy już sobie wzięli tutaj. To po to, żeby no, pozbyć się troszeczkę dwutlenku węgla, bo tego dwutlenku węgla to jest bardzo dużo. I to mnie trochę obawia. To mnie naprawdę troszkę obawia. Ile mamy węgla? Zobaczmy, węgiel rafinowany. O, i to jest, tutaj też widzę od razu. Rafinowany węgiel, 8 ton mamy. Musimy wykopać dodatkowy węgiel, bo widzę, znowu się kończy. I widzicie, to jest problem z tym naprawdę, z tym węglem, bo... Naprawdę dużo go marnujemy. A to niedobrze. Ale no teraz widzicie, jak mamy nadprodukcję, dosłownie nadprodukcję mamy. Węgla to, no nie węgla, tylko wodoru i innych materiałów, które możemy spalić. Tutaj powinno być z tym już takie problem, bo naprawdę dużo przez pewien czas go paliliśmy. W sumie tutaj możemy rozkopać po prostu wszystko, to nie ma aż takiej różnicy chyba. I po prostu tutaj rozkopiemy, tutaj w dół max, o dwa, czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, czyli tutaj maksymalnie mogą dosięgnąć w takim razie. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Dobra. I w sumie tutaj możemy zbudować coś takiego. No bo tak, tutaj oni 4 stąd mogą dosięgnąć i jeszcze 2 w dół. Dobra, no to powinno być ok. Patrzcie, Swindrom, ile się już tej wody nazbierało. I na przykład ta woda, tej woda nie chce kompletnie spłynąć na dół. Więc niech to może wytrą. To jest piękne naprawdę. Patrzcie, jak to się szybko ładuje. Jasny gwint, mordę, misia. No. Bardzo to jest efektywne, muszę przyznać. Bardzo efektywna jest ta nasza baza, co prawda tutaj można było zrobić lepiej. Ale w sumie jak to jest zbyt wysokie ciśnienie, to można by to podłączyć nawet. Na przykład powiedzmy tak, nie? Zbudujemy tutaj coś takiego. Rozłączmy te. No. I niech zbudujemy te 3 klocki. I się powinno... No tak, bo to jest zbyt duże ciśnienie, nawet patrzcie, nie? Więc teoretycznie powinno to zadziać. Co prawda będzie się marnować troszeczkę tlen, bo ten tlen ma 27 stopni. Ale no trudno. Tutaj mamy też dużo chloru na przykład w tym miejscu. W tym miejscu ogólnie się przeniósł cały chlor. Wcześniej był tutaj, ale to dobrze, że jest tutaj, bo tutaj on może sobie tutaj stać. To prawda. O, patrzcie. A to oni to jednak rozebrali, wygląda na to. 5 ton paliwa, jasny gwint. 5 ton paliwa. Ale przynajmniej z tego co widzę, to dobrze, że to paliwo się tutaj nie wylało, bo. A może je otwórz. Nie będziemy go otwierać, bo. Ono ma ile? 171 stopni, więc ja bym to lepiej gdzieś wywalił w jakieś zadupie, najlepiej gdzieś tutaj bym postawił konewkę, nie? Tę konewkę i ja bym to wylał po prostu, bo to jest okropnie gorące to jest. I się zastanawiam też, a to w sumie moglibyśmy jeszcze podmienić na wodę przy okazji, jak już tutaj. To jesteśmy, ale problem z wodą będzie taki, że mi się wydaje, że ona będzie odparowywać. No, chyba będzie odparowywać, tak mi się wydaje. Że ta woda po prostu będzie odparowywać i tyle z tego będzie po prostu. No dobra, ale to myślę, że będzie wszystko na dzisiejszy odcinek. Zrobiliśmy dużo, dużo fajnych rzeczy, prawda? Między innymi brutalne zbrodnie wojenne na naszych duplikantach poprzez niepozwolanie im pójść spać. I przymuszenie ich siłą brutalną do produkowania stali, swoją drogą, piąteczka. I oczywiście tutaj wodorem się zajęliśmy. Także tutaj też będzie ciepło po jakimś czasie. Ale mówi się trudno. Zamknijcie to. O właśnie, bo ja im teraz pozwoliłem tej przechodzić sobie, jak gdyby nigdy nic, był problem. Ale dobra, już nie będę dłużej przedłużać. Pamiętajcie o łapkach. Jak nie zostawicie łapki, to przyjdę i was zjem. No i dobra, pa pa.